No to siemaneczko, witam was serdecznie na swoim kanale, Rybaszenko z tej strony. Wodę mam piękną, zieloną, neonową, ponieważ podjąłem decyzję w końcu o leczeniu rybek. Co prawda nie zdychały już od chyba dobrych 2 tygodni. Żadna sztuka mi nie padła, ale zauważyłem w końcu u skalara, tu może będzie widać. Uda się czy nie uda? O, u tego skalarka jakieś wypryski w okolicy skrzel i na tej płetwie tutaj. I stwierdziłem, że to na pewno już będzie jakiś pasożyt. Kiedyś coś takiego były tak samo u moich tęczanek, no niestety nie chcę się pokazać. Moich tęczanek niektórych. O, teraz widać. Nie wiem, czy to jest jakiś pasożyt, czy coś. U paru tęczanek takie coś miałem. Może dlatego zdychały te wszystkie moje rybunie. No ale po wlaniu tego środka użyłem sera Omniforte. O, czegoś takiego, nie wiem czy mi się uda to złapać. Ostrość jest, ale nie widać. O, sera Omniforte. Niby to jest na baniak 1000 litrów. Wlałem całą butlę. No i woda stała się zielona w momencie. Na żywo. Widać, jakby była taka neonowa wręcz. Na telefonie niestety nie widzę tego. No jest zielono, 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 neonowo. Parę dni muszę wytrzymać w takim klimacie. Mam nadzieję, że to pomoże na te pasożytki jakieś. I że wszystko wróci do normy. Dzisiaj miałem robić podmianę, ale jednak podjąłem decyzję o wlaniu tego preparatu. No i zobacz, co się będzie działo. Dodatkowo nowe rybki wskoczyły. Nie mogłem się znowu oprzeć. Mieczyki koi, tutaj na środku je widać. Prześliczne sztuki. Jest ich raz, dwa, trzy albo cztery. Dodatkowo wpuściłem miecza. Samca. Nie wiem jaka to jest dokładnie odmiana, ale coś tam pływa. Z nowości u mnie w baniaczku. To Ancitrus. Ma młode. Siedzi sobie tutaj w grocie. Nie będzie pewnie widać. Tam jest grota ogólnie. O. Na której tak samo wczoraj. Teraz siedzi na niej kosiarka. Wczoraj jeszcze na tej grocie pielęgnica niebieskołuskie złożyły sobie ikrę. Pilnowały jej zawzięcie. No, ale niestety rano już nie było tej ikry. Więc nie wiem. Albo ją pożarły inne rybki przez noc. Albo nie wiem co się stało. A właśnie w tej grocie tam siedzi sobie jeden Ancitrus, ten albino. I on miał młode, no ale też raz po raz te wypłynęły te młode, bo już wypływają. No to pielęgniczki podpływały i je sobie szamały. A w ten sposób zobaczyłem, że mam, bo tak to w ogóle bym nie wiedział, że mam te małe glonojadki, tylko czyściłem filtr tego FX6 swoją. Po tym moim ostrym zmętnieniu wody ostatnio. No i znalazłem tam dwie sztuki. Pewnie było więcej, ale wylałem resztę do WC. Nie zwróciłem uwagi. W filtrze zostały dwie sztuczki. To wpuściłem je do drugiego akwarium na razie. A stąd już mi się nie chce odławiać tak naprawdę, bo tam widziałem więcej drobnicy, no ale to już będzie z tym, co będzie. No i tak, no. Baniaczek prezentuje się w ten sposób. Jest zielono, neonowo. Parę dni, no i będę musiał zrobić dość sporą podmianę wody, pewnie około 50%. No i może to pomoże. Chociaż tak jak mówię, no w ostatnim czasie nie zdychało mi już nic, więc było lepiej, no ale znowu widzę jakieś wypryski, więc wolę już zacząć działać wcześniej niż znowu, żeby mi reszta obsady padła.
No i co więcej, życzę wszystkiego dobrego. Na razie.